Czy masz świadomość? Postwzrost to zbiorcza nazwa na określenie różnych koncepcji przyszłości bez wzrostu lub w mniej radykalnych wariantach z powolniejszym niż dzisiaj wzrostem. Koncepcje te różnią się w szczegółach, ale mają jedną wspólną cechę – kwestionują możliwość oraz potrzebę dalszego wzrostu, który niszczy podstawy naszego życia na planecie, a jednocześnie w dużej mierze nie służy już faktycznej poprawie jakości życia ludzi oraz innych istot zamieszkujących Ziemię. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny podcast Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan doktor habilitowany Jacek Schindler z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry panie Jacku. Witam, dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. To ten fragment, który Państwu przeczytałem, pochodzi ze strony internetowej konferencji, która odbyła się w dniach 9-11 czerwca 2011 roku i miała taki tytuł, tajemniczy tytuł Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonalizację i projektowanie rozwiązań. Panie doktorze, jaki wzrost i o jaką katastrofę chodzi? Dzień dobry Państwu jeszcze raz. To rzeczywiście kluczowa jest kategoria wzrostu, dlatego że jeśli potem pojawia się w tych tekstach wprowadzających to określenie dystansujące się do wzrostu, to ono posiada taki potencjał duży wieloznaczności. Bo jeśli mówimy o samym wzroście, to mówimy przecież o wzroście w znaczeniach kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu. I właściwie, jeśli to odniesiemy do rozmaitych sfer naszej aktywności społecznej, gospodarczej, kulturalnej i tak dalej, to określenie wzrostu będzie miało zupełnie inny sens, bo mówimy o wzroście w znaczeniu takich jak młodego człowieka, który wzrasta, dziecka, które wzrasta, w znaczeniu takim biologicznym, także osobniczym, nie tylko biologicznym. Mówimy o takim rozwoju w intelektualnym, dojrzewaniu. Więc jest to takie znaczenie, którego przecież nikt nie kwestionuje, nie polemizuje z nim, nie dystansuje się do niego. Tak więc tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że mówimy o pewnym typie tylko wzrostu i to najczęściej o wzroście gospodarczym. Ale, i tutaj znowu jest wątpliwość, czy to tylko o wzroście gospodarczym, czy może mówimy szerzej także o pewnej takiej kulturowej presji na wzrost, która jest elementem przecież tego wzrostu gospodarczego. Ja w ogóle niechętnie oddzielam ten obszar kultury i gospodarki. No to wzrost mamy wytłumaczony, a katastrofa? Tak. Jaką katastrofę chodzi? No oczywiście chodzi o katastrofy ekologiczne. W tej chwili najczęściej mówi się o dwóch katastrofach tych ekologicznych. To jest ta klimatyczna i związana z wymieraniem zwierząt, no ale ona ma, to jest właściwie ta sama katastrofa, ona ma wiele wymiarów, ten wymiar taki, ten plastikowy, odpadowy i tak dalej. Ale nie tylko przecież, bo mówimy też te negatywne efekty takiej tej gospodarczej presji wzrostowej, one także skutkują takimi rezultatami, które objawiają się także w samej gospodarce, we wzroście zróżnicowania poziomów ekonomicznego takiego życia między ludźmi. Mówimy o wykluczeniach, mówimy o koncentracji kapitału w skali globalnej. Więc to są te efekty, które przynajmniej w tej literaturze dotyczącej postwzrostu czy wcześniej postkapitalizmu,
one się łączą jako cztery strony w takim jednym pakiecie jednego i tego samego zjawiska, że pewne procesy o charakterze kulturowym i gospodarczym, które tej aktualnej przekształcającej się formacji kapitalistycznej, one generują pewien pakiet, komplet problemów zarówno ekologicznych, jak i społecznych, gospodarczych, które prowadzą do tych czterech obszarów, w których występują już nie kryzysy, ale katastrofy. Katastrofy dlatego, że kryzys jest czymś, co podlega korekcie, przezwyciężeniu. Natomiast tutaj ocenia się, że to już jest sytuacja taka, że w obrębie istniejącego systemu tego kulturowego i gospodarczego my nie jesteśmy w stanie wyjść z tego. To zaraz wrócimy do tej katastrofy, natomiast pojawiło się w Pana wypowiedzi też termin postwzrost. Co to takiego? Co to za twór? To jest szyld, to jest worek, w którym mieści się wiele kierunków, wiele prób odpowiadania na pytanie o alternatywną, o potrzebę budowania alternatywnej formy takiej tej gospodarczo-kulturowej. To jest szyld, pod którym mieszczą się próby odpowiadania na pytanie, co my musimy zmienić, co powinniśmy zmienić, by nie doprowadzać do jeszcze większej presji takiej prowadzącej nas do tych sytuacji katastrofalnych. I teraz parę lat temu bardzo popularny był takie określenie, na przykład postkapitalizmu, czyli po prostu zmianę systemu tego gospodarczego, kapitalistycznego. Dzisiaj się mówi częściej o postwzroście, dlatego że we wzroście sytuuje się właśnie te źródła problemów, ale to jest pewna etykieta, która wskazuje, uderza w to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni jako pewnego fundamentu kulturowego i gospodarczego. Identyfikowania wzrostu z postępem, z osiąganiem naszych celów, realizacji naszych marzeń. Natomiast odpowiedzi na pytanie, co powinniśmy zmienić, no to tutaj jest szereg różnych opcji, dróg, możliwości, na których możemy to rozpatrywać jako pewnych kilka alternatywnych kierunków z jednej strony, a z drugiej strony jako pewnego repertuaru rzeczy do zmiany. Ale ja rozumiem, że w takiej debacie publicznej, chociażby w polskiej debacie publicznej, taki termin postwzrost to raczej nie funkcjonuje, nie używa się go. Tak, on nie funkcjonuje z kilku powodów, bo jest pytanie na przykład takie, dlaczego nie funkcjonuje w debacie politycznej. I tutaj odpowiedź jest stosunkowo prosta. On nie funkcjonuje w debacie politycznej, a przecież to od takich decyzji politycznej w dużej mierze zależy w ogóle możliwość zmiany, czy tam systemu tego gospodarczego, czy kulturowego, bo to też wiąże się z ważnymi decyzjami politycznymi, regulacjami prawnymi i tak dalej. On nie funkcjonuje z tego względu, że właśnie z uwagi na presję tą wzrostową, że żaden przekaz polityczny adresowany do wyborców, no może nie żaden, ale w każdym razie przekaz polityczny adresowany do wyborców, w którym jest ten element, już nie mówię o tej wersji krańcowej, dewzrostu, tak? Który ma charakter negatywny, który zapowiada odwrócenie się od tego, co wokół czego jak gdyby funkcjonujemy, jest problematyczny. Jest pewne małe takie światełko w tunelu, coś się zaczyna zmieniać.
Dlatego, że kilka miesięcy temu w Unii Europejskiej była taka sesja, która miała taki bardzo charakterystyczny tytuł o tym, w którym było postawione pytanie o to, jak możliwy jest wzrost bez wzrostu gospodarczego. Tam nie było słowa jeszcze, powiedzmy, dewzrost. Ja się wcale o tym wcale nie upieram przy tym, że my koniecznie musimy forsować te szyldy, tak? Tą etykietę. Ona jest bardzo dobra jako znak rozpoznawczy dla osób, dla środowisk, które podejmują pewną problematykę. Natomiast wcale nie jestem przekonany, że w takiej komunikacji publicznej to jest dobre hasło. Czy nawet też w takim komunikacji politycznej. Ale podejmowanie konkretnych problemów, na przykład związanych z tym, czym kompensować wzrost gospodarczy w realizacji naszych celów, naszych ambicji, tak żebyśmy mieli poczucie i budowania swojej tożsamości, swojej siły takiej wewnętrznej, bez obciążania tych zasobów, które są wyczerpywalne i bez generowania tych odpadów, które nam zmieniają klimat i zmieniają w ogóle to środowisko naturalne. To ja tutaj to jest pytanie, które jest obecne na co dzień, tak? Bo to jest w Green Dealu, tym europejskim Nowym Zielonym Ładzie, gdzie to pytanie już jest postawione wprost i ono jest w centrum tych polityki europejskiej i powinno być także w centrum polityki krajowej. Ja przypominam sobie, pamiętam kilkanaście lat temu był bardzo popularny taki termin ekorozwój. No teraz bardziej to idzie w taką stronę używania w debacie publicznej w mainstreamie zrównoważony rozwój. Ja pamiętam kiedyś taką właśnie naklejkę, która tłumaczyła ekorozwój, że to jest ekologiczne niszczenie środowiska. I tak trochę przewrotnie. I ten postwzrost, no, jak on się sytuuje do terminu zrównoważony rozwój, którym operują dzisiaj, nie wiem, politycy w prime time? No on właśnie polemizuje z tą tradycją zrównoważonego rozwoju, z tym terminem, z tym przekonaniem zrównoważonego, zielonego rozwoju. W ogóle to jest bardzo interesujące i ciekawe, jak gdyby prześledzenie historii tej terminologii nazewnictwa, bo to określenie zrównoważony rozwój, ono też powstało w określonej sytuacji takiej politycznej, też nawet bardzo, bardzo ważnej, dlatego że te ruchy ekologiczne, prośrodowiskowe, które no, mając tą tradycję sięgającą lat 60. i tych wielu ważnych dokumentów, które wtedy się pojawiły, jak chociażby ten raportu Klubu Rzymskiego i to się rozwijało. Gdzieś powstał konflikt pomiędzy, powstały takie zarzuty właśnie pod koniec XX wieku, w latach 80. jeszcze, że przecież te ruchy naruszają to, co jest podstawą w ogóle funkcjonowania społeczeństwa, więc one są antygospodarcze. One chcą nas doprowadzić do kryzysu gospodarczego, do ograniczenia właśnie rozwoju gospodarczego i w takim znaczeniu dobrobytu ludzi, tak? Tego rozwoju gospodarczego, który buduje dobrobyt, buduje pomyślność. Stąd pomysł, żeby zbudować taką narrację, która nie będzie w konflikcie do tego obszaru gospodarczego, na którym przecież nam bardzo zależy, bo żeby on nie generował tego problemu, tego surowcowego i odpadowego z obu stron. Była to taka taktyka jak gdyby negocjacyjna, taka polityka nazewnicza związana z tym, żeby koncyliacyjnie podejść do tych kwestii gospodarczych. Stąd powstała ta wizja zrównoważonego rozwoju, gdzie nie odrzucano tego rozwoju gospodarczego, ale dołożono tam kwestie społeczne,
kwestie środowiskowe, że dobrze, rozwijajmy się, ale właśnie w sposób zrównoważony, chociaż to jest też taka pułapka związana z tłumaczeniem słowa sustainable i niektórzy wolą, żeby raczej mówić o trwałym rozwoju. I to jest właśnie ta idea, że to przekonanie, że jest możliwy trwały rozwój, czyli taki, który się nie załamie wskutek katastrofy, że nie dojdziemy do katastrofy. I to no był właśnie, ale to spytam, bo... Wieku. Natomiast myśmy doszli do katastrofy. No właśnie, właśnie miałem o to spytać, bo pan wspomniał o raporcie Klubu Rzymskiego, ja przypomnę słuchaczom, to raport, słynny raport Granice Wzrostu, 72 rok. No i minęło 50 lat, jak pan ocenia to, co się zadziało w międzyczasie i to, że no, bazowaliśmy jednak na zrównoważonym rozwoju i gdzie jesteśmy w tej chwili? Dla zrównoważonego rozwoju czy zielonego rozwoju, zielonej gospodarki, tam było kilka takich podstawowych przekonań, które umożliwiały w ogóle, które trzymały to wszystko jak gdyby w kupie, prawda? Główna kwestia to była taka, takie przekonanie, które w języku angielskim nazywa się decoupling, co można tłumaczyć jako rozdzielenie czy rozszczepienie. Mianowicie o uniezależnienie wzrostu od zużycia surowców. Więc to była taka droga, która uwzględniała ten raport rzymski, jak gdyby przyjęto do wiadomości i zdano sobie sprawę te kilkadziesiąt lat temu, 30, 20 lat temu, że surowce są wyczerpywalne, ale nawet gdyby nie były wyczerpywalne, to znaczy to i tak ta dewastacja związana z eksploatacją i zużyciem tych surowców, ona nas nie zaprowadzi ku niczemu dobremu. Stąd był pomysł, taka idea, że możliwe jest realizowanie wzrostu bez zwiększania zużycia surowców. I powiedzmy, idea recyklingu, ona w tym duchu jak gdyby powstała, taka wizja, że my możemy w kółko używać te same surowce, a więc tym samym nie czerpać ich ze środowiska naturalnego. I to miało kilka. No, minęło kilkadziesiąt lat, okazało się, że to jest absolutnie niemożliwe. I w tej chwili nikt już nie utrzymuje tego, że decoupling, taki materiałowy, czy recykling nam tu coś zmieni istotnego, bo te efekty są bardzo mizerne i my nawet przy rozbudowanym recyklingu z tym zbiórce tych surowców i tak dalej, to per saldo okazuje się, że to nie ogranicza ilości zużywanych surowców, bo my rozwinęliśmy na przykład recykling tworzyw sztucznych, ale zużycie pierwotnych surowców na produkcję nowych tworzyw sztucznych wcale nie zmniejsza się, ono wzrasta. Tak? Czyli mówiąc, przekładając na taki bardziej czytelny język, czyli konsumpcja nas wszystkich wzrasta. No tak, tak, tak. No, no konsumpcja to już jest ten etap, tak, już wtedy, kiedy mamy wyprodukowany ten produkt, ale sama konsumpcja wiąże się jeszcze z innymi ważnymi kwestiami, mianowicie takiej naszego stosunku do rzeczy, tak? Bo konsumpcja przenosi sposób traktowania rzeczy z używania rzeczy na nabywanie rzeczy, tak? I to jest absolutnie kluczowe tu. No. No tak na przykład się rozumiem, dzieje w tej chwili z bardzo popularnym przedmiotem, urządzeniem, technologii, czyli z telefonem komórkowym, a właściwie ze smartfonem. No, mam wrażenie, że po prostu większość ludzi wymienia go co roku pod wpływem reklam, pod wpływem propagandy związanej z informacjami od korporacji telekomunikacyjnych. No a to się wiąże z olbrzymim obciążeniem dla środowiska, dla planety. No tak, to jest taki sztandarowy przykład, telefon komórkowy.
Ja nawet spotkałem się na jednym takich spotkań, gdzie mówili ze specjalistami, gdzie były jakieś te kwestie marketingowe rozważane, z takim upiornym określeniem, ja nie wiem, jak oni to wymyślili, mianowicie moralnej śmierci produktu. Która ma usprawiedliwiać, rozumie, że mam kupić następny smartfon, tak? Tak, że produkt, który ma swojego następnika, pomimo, że jest w pełni sprawny, on ma dokładnie te same tą samą użyteczność, co w chwili kupna, kiedy byliśmy nim zachwyceni, on, więc nie można powiedzieć, że on uległ zniszczeniu, że się tam rozpadł, że już jest bezużyteczny. Nie, on uległ moralnej śmierci, tak? Pierwszy raz to słyszę, zapisałem sobie, bo to naprawdę jest kuriozum. To jest absolutne kuriozum i to dla mnie też było szokujące. Natomiast takich kuriozów, no może to prawda, że to się nie przebiło, tak? To może po prostu było już za bardzo. A kiedy to było? Kiedy pan się spotkał z tym terminem? To było w ramach konferencja. Ale dawno temu? Tak, to było jakieś około 8-10 lat temu. To faktycznie nie przebiło się. Nie, zdecydowanie się nie przebiło. Sprawa nie jest nowa, skoro oczywiście to nie jest kwestia 8-10 lat, ale, ale takich kuriozów jest zdecydowanie więcej. No, inną taką uroczą rzecz, jak już rozmawiamy o takich wesołych, anegdotycznych historiach, to z kolei mogę podać dotyczącą kapitału społecznego, bo wielokrotnie mówi się, że w Polsce jest niski kapitał społeczny. No więc to już częściowo się przebiło i jest w publikacjach. Taka sugestia, że w sytuacji takiej, kiedy jest niski kapitał społeczny, to dużą nadzieją dla wzrostu takiego publicznego zaufania jest zawierzenie marketingowi i zaufanie do marek komercyjnych. Żeby budować właśnie ten absolutnie niezbędny dla funkcjonowania społecznego ten kapitał, to zaufanie, prawda, które jest, jak to Sztompka pisał, tym klejem, które wiąże społeczeństwo. No więc skoro ludzie nie mogą sobie ufać, to powinni ufać markom i to ich zintegruje, zjednoczy. No to zostało opublikowane już. Także... A wracając do pozwzrostu i do Państwa konferencji, jakby Pan, bo Pan... To też jest pozwzrost, bo to jest kwestia właśnie kluczowa dla pozwzrostu. Czy my będziemy realizować swoje potrzeby poprzez konsumpcję, poprzez te marki, czy poprzez... Na przykład no tak. Bycie razem i wzajemne takie świadczenie sobie usług od takiej zupełnie elementarnej usługi socjalizacji, tak, że jesteśmy wspólnie, że nie jestem sam, a do takich bardziej złożonych, że coś wspólnego budujemy, rozwiązujemy jakiś problem, tak? Więc to jest właśnie ten dylemat, że mówimy sobie niby o kapitale społecznym czy tym kapitale komercyjnym, ale to właśnie dokładnie o to chodzi. Czy my jesteśmy w stanie jak gdyby przerzucić część tych zaspokajania swoich potrzeb z tej sfery opartej na tej gospodarce finansowej, komercyjnej, więc związanej z wymianą produktów na tą sferę kulturową czy społeczną? No przepraszam. Nie, jasne. Rozmawiamy, bardziej chciałem powiedzieć, wracając do konferencji, a co takiego najbardziej Pana, nie wiem, zainteresowało, co u Pana najmocniej zarezonowało podczas tej konferencji? Co takiego było szczególnego, czym chciałby się Pan podzielić z słuchaczami? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Konferencja w Zamyśle, ona była interdyscyplinarna.
Ale też w zamyśle była po prostu wielowątkowa, tak? My wchodziliśmy zarówno w kwestie takie bardziej ogólnych rozważań teoretycznych, chociaż tego chcieliśmy uniknąć zgodnie z tym podtytułem, że zajmujemy się operacjonalizacjami i wdrożeniami, ale była tam i problematyka miejska, i problematyka taka artystyczna, były kwestie bardzo konkretne, szczegółowe, jak dotyczące naszej relacji w stosunku do zwierząt, czy do opakowań. Były kwestie właśnie takiej integracji, budowania tego wspólnot. Także tych wątków było wiele. No i muszę powiedzieć, że właściwie każda sesja miała coś takiego, że no, że dawała tak dużo satysfakcji. Podam kilka przykładów może. Nie wiem, no, pewno na kilka przykładów nie mamy czasu, ale tak, żeby może przy okazji coś wprowadzić, to w Unii Europejskiej lansuje się w tej chwili taką ideę nowego Bauhausu. Co to jest Bauhaus? To myślę, że duża część z nas wie, taki kierunek w architekturze, który był w dużej mierze i kierunkiem architektonicznym i społecznym, takim związanym z łatwiejszą dostępnością tej przestrzeni, użytecznością tej przestrzeni mieszkalnej i tak dalej. Ja nie będę teraz o tym mówił, bo to nie o to chodzi. Natomiast jest idea nowego Bauhausu, powrotu do związanego z taką ważną kwestią na naszej konferencji, przynajmniej to jakoś bardzo dobrze wybrzmiało, tak to wprowadziła Hanna Szudy, która i pisała o tym, i z jej inicjatywy to się pojawiło na naszej konferencji. Mianowicie połączenia tej idei związanej z transformacją miejską, z takim hasłem sprawiedliwej transformacji. I połączenia tego z bardzo konkretnymi zjawiskami związanymi z tym, co się dzieje w tej chwili w regionie wałbrzyskim, gdzie to hasło, ten problem jak gdyby powstał, gdzie jest realizowany wspaniały projekt, taki inicjowany dla mikroregionu wałbrzyskiego właśnie pod tym hasłem sprawiedliwej transformacji. To nam się złożyło z tymi sytuacjami związanymi z Turoszowem i z kopalniami i z Koninem, gdzie jest no, ten duży problem i taki kluczowy w tej chwili dla naszej gospodarki. Ale to nam się też pojawiło z wieloma wątkami, także takimi artystycznymi i estetycznymi. I to było wspaniałe, gdy mogliśmy rozmawiać o kwestii sprawiedliwej transformacji, a więc transformacji, która nie będzie wykluczająca, a o co przecież bardzo łatwo, bo to jak gdyby przerabiał Wałbrzych i właściwie nie ma dobrego pomysłu, nie ma takiego w tej chwili, bo jak gdyby nikt wcześniej się nie zastanawiał nad tym. To dotyczy także tych obszarów, tych dużych kopalni węgla brunatnego, które będą wcześniej czy później zamykane. Ale więc to rozgrywa się na wielu płaszczyznach, bo my możemy na przykład wprowadzać w mieście nowe technologie, ale jak to robić, żeby nie popadać z kolei w efekt takiej gentryfikacji, co mamy bardzo dobrze widać na przykładzie fotowoltaiki na przykład, tak? To świetnie, że powstaje taka energetyka prosumencka, to się tak nazywa, tak? Bo, że konsumenci są producentami, ale gdzieś po przekroczeniu pewnej bariery, to będziemy mieli sytuację taką, że ludzie, na których to stać, ludzie bogatsi, nie będą płacili za prąd, natomiast ludzie biedni, mniej uposażeni,
będą płacili za prąd, bo ich nie było stać gdzieś na to, na ten prosumeryzm. Tak więc to, co bardzo interesujące było i o to się pojawiło absolutnie we wszystkich takich tych motywach, bez względu na to, czy to dotyczyło na przykład natury w mieście, czy to dotyczyło funkcjonowania instytucji kulturowych, to jest to, że są wspaniałe pomysły na to, jak coś zmienić, ale i to jest zgodne z takim ogólnym prawem dotyczącym takiej dynamiki zmian, dynamiki takiej aktywizacji, że sukces takiej aktywizacji, zmiany społecznej, że możemy mówić o sukcesie wtedy, kiedy są rozwiązywane jakieś problemy, ale po rozwiązywaniu tych problemów my nie mamy tych problemów więcej, bo na pewno nie będziemy mieli ich mniej. I tak to jest właśnie w przypadku, w tym takim bardzo detalicznym przypadku tam fotowoltaiki widać, ale to dotyczy i ochrony środowiska, przyrody, my takiego zazielenienia. To dotyczy także instytucji kultury, bo co to znaczy w odniesieniu do instytucji kultury, że instytucja kultury mogła być dewzrostowa? W jakim sensie? W jakim sensie ona ma uwzględniać tą konieczność zmiany? Czy ona ma się sama zmieniać? Czy ma opowiadać o zmianie? Czy ma narzucać narrację o zmianie? To jak gdyby szczegółowo bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, czy w ogóle mamy czas, żeby wchodzić w takie szczegóły. To jak pan tak opowiada. Ale w takich szczegółach to dopiero widać ten konkret, bo ja trochę mam wrażenie, że my zbyt ogólnie rozmawiamy. No tak, no ale jeżeli mamy 20-40 minut czasu, no to tak niestety to wygląda. No tak. Ale może że to nie jest wielogodzinna rozmowa. Tak. Natomiast generalnie oczywiście też chodzi o to, żeby zainspirować i zaciekawić słuchaczy do tego, żeby w ogóle poszukać albo zainteresować się tematem postwzrostu. Jak pan mówi o wykluczeniu, to mi z kolei wracam już do tego przykładu takiego, który myślę, że dotyczy w większości Polaków, czy może dotyczyć, bo właściwie nie dotyczy, czyli do tej kwestii posiadania dzisiaj smartfona. No ci, którzy chcieliby może i realizować w praktyce ideę wzrostu, postwzrostu, ograniczyć konsumpcję, no na przykład by chcieli zrezygnować z telefonu. To przecież kiedyś żyliśmy bez telefonu i jakoś się dało, a dzisiaj no te osoby są właściwie wykluczone ze społeczeństwa, ci, którzy nie mają telefonu komórkowego. No bo nagle się okazuje, że iluś rzeczy, które są, no wymaga się od nich za pośrednictwem tego urządzenia, więc ten postwzrost, dewzrost, no jest chyba bardzo trudny, kiedy się go próbuje przełożyć w praktyce na codzienne też wybory konsumencko-obywatelskie. No tak, zdecydowanie tak. Jeśli mielibyśmy się trzymać tych telefonów komórkowych, no to jest sytuacja taka, że one z każdą nową generacją stanowią większe obciążenie dla środowiska jako przedmioty, ale mówimy także o takim stylu życia i stylu konsumpcji, tak, który jest nastawiony na tą szybką modę, na tą szybką wymianę rzeczy, szybką wymianę przedmiotów. Przecież w przypadku tekstyliów mówi się już o modzie kilkutygodniowej, prawda? No w przypadku telefonów komórkowych jeszcze nie, ale te okresy są znacznie krótsze niż żywotność tych aparatów. I w zasadzie ta presja, te perspektywy, one są nieciekawe. Mało kto zwraca uwagę na przykład na kwestię taką, jakie będą konsekwencje dla zużycia zasobów i surowców prowadzenia 5G, bo to się mówi o tych kwestiach tych negacjonistów, którzy bronią się przed tym 5G jako źródłem zagrożenia dla zdrowia, a to w ogóle jest dyskusja prowadzona w pole, bo nie mówi się o sytuacji takiej, tak jak każda
kolejna generacja 3G, 4G i teraz 5G, ona nam po prostu wymusi stosowania zwielokrotnienia ilości tych chipów, tych mikroprocesorów, którymi jesteśmy coraz bardziej obłożeni. No chyba też zwielokrotni zużycie energii, czyli będzie to miało wpływ na zmianę klimatu. Oczywiście. I tutaj powiedzmy, to jest właśnie ten dylemat, który jest w przypadku tego Green Dealu, kiedy mówi się o dekarbonizacji, natomiast nie mówi się o ograniczaniu zużycia energii. W tych projektach związanych z odchodzeniem od węgla, czy w ogóle od paliw kopalnych i w tym wezwaniu do neutralności klimatycznej, czyli używania tych źródeł energetycznych takich, które nie generują gazów cieplarnianych, to tam nie ma żadnych ambicji, żadnych planów takich, żeby powstrzymać, ograniczyć zużycie energii. Wręcz przeciwnie, wszystkie te projekcje zakładają, że to zużycie energii, nasze zapotrzebowanie na energię będzie stale rosło. I tutaj właśnie to jest bardzo dobry przykład na takie dwa. Tu w tym miejscu zderza się właśnie to myślenie tego zielonego wzrostu i tego sustainable development, tego trwałego wzrostu, z tym myśleniem postwzrostowym, bo u podstaw niego tkwi, że jak gdyby sama dekarbonizacja nam nie załatwi sprawy z kilku powodów. Dlatego, że wzrost zużycia zapotrzebowania na energię to nie oznacza tylko zużycia samej energii i tego problemu, że czy ona będzie, czy nie będzie produkowała te gazy cieplarniane, ale to oznacza także wzrost zużycia i konsumpcji tych produktów, które potrzebują tych materialnych zasobów oraz generują wytwarzanie odpadów, a z jednym i z drugim sobie nie radzimy. Tak, zdecydowanie tak. A niech mi pan powie w takim razie, bo to jest w sumie ciekawe, jak próbowałem się rozeznać w tym temacie postwzrostu, dewzrostu. Tam się mówi, różni autorzy, różni specjaliści, też społecznicy, jedni mówią o konsumowaniu inaczej, a z kolei inni mówią, że konsumować, raczej trzeba radykalnie mniej konsumować, a nie inaczej. Czy co pan na to? No to tak, to jest ten ruch bardziej radykalny i tam jest taka idea simple life, czyli takiego upraszczania życia, tak? Mhm. Że nasze życie może nam przynieść radość także wtedy, kiedy będziemy konsumować mniej. I w ogóle i to powiedzmy są badania, które na przykład potwierdzają, wskazują, że dopiero po osiągnięciu określonego tam rozwoju rozwoju materialnego, w zasadzie poziom satysfakcji z tego dobrobytu nie rośnie, bo my się jak gdyby bardzo szybko adoptujemy i przyzwyczajamy do tego bogactwa, które mamy. Więc w związku z tym, że to w ogóle nie jest tędy droga, że idźmy w drugą stronę, w stronę tego simple life. I powiedzmy tak, problem z tym simple life jest taki, dobrze, jak to zrobić, to po pierwsze, a po drugie, no ale na ile to jest eurocentryczne, tak? Bo my to możemy mówić sobie tu na północy, tak, simple life. Natomiast to nie jest żadna alternatywa i to w ogóle po prostu jest coś zupełnie abstrakcyjnego, powiedzmy, dla tak zwanych krajów trzeciego świata. Z taką wizją, powiedzmy, tam, simple life. To jest jedna sprawa. Jest ten drugi nurt, który mówi raczej, że mało realne jest przekonanie ludzi do tego, żeby ograniczyli konsumpcję. W związku z tym spróbujmy ją zmienić. I tak jak powiedziałem, powiedzmy tutaj ten zwrot ku zasobom społecznym,
kulturowym i generalnie ku gospodarce, która jest pozafinansowa. Wymianie usług na zasadzie takiej dobrowolnej, powiedzmy tak jak to jest w przypadku tych otwartych źródeł internetowych, czy to mówimy o internecie, prawda, ale czy w społeczności lokalnej świadczenie sobie wzajemnie usług. Wtedy my prowadzimy coś, co w tej gospodarce finansowej jest odpłatne, ale robiąc to samo bezpłatnie, my nie wywieramy takiej presji na ten wzrost konsumpcji, wzrost zużycia materiałów. Więc to jest ten drugi nurt. Ja myślę, że tej sprawy znowu nie można rozpatrywać w sposób taki oderwany od dokładnych, takich konkretnych obszarów naszego życia. Bo powiedzmy, idea dekarbonizacji i na przykład tego dekaplingu, rozszczepienia naszego uzależności od surowców. W przypadku surowców energetycznych to się może udać. I tu jest pewien plan wprowadzenia pewnych technologii, które bardziej spowodują, że będziemy w większym stopniu, a może i całkowicie używać te źródła odnawialne. Natomiast takie same rozwiązanie, ono się może nie sprawdzić, albo na pewno się nie sprawdzi w innych obszarach naszego życia, tak? Bo my, jeśli chodzi o zużycie, o budowę telefonu komórkowego, nie osiągniemy dekaplingu, tak jak takiego dekaplingu, przepraszam, że używam tego wstępnego słowa angielskiego, nie osiągniemy tego rezultatu, że kolejna generacja telefonów komórkowych będzie taka, że ona nie będzie zużywała surowców i nie będzie odpadów. Tak jak to jest bliskie w przypadku tych odnawialnych źródeł energii, chociaż to i tak do końca tak nie jest, bo my musimy te nośniki, które tą energię będą czerpać, też wyprodukować. To na koniec jeszcze, panie doktorze, takie pytanie. Co pan radzi takim osobom, które zaciekawiła ta idea postwzrostu, dewzrostu? Co one mogą dzisiaj w Polsce, gdzie mogą się z tą ideą mocniej zapoznać, co mogą przeczytać, zobaczyć, co pan poleca? No, polecam naszą stronę, która po prostu się nazywa dewzrost.pl. Tam mamy zapisy z zeszłorocznej konferencji i w ciągu 2 tygodni będą zapisy tej aktualnej konferencji, która była kilka dni temu. No i można się po prostu przyłączyć do nas, bo postanowimy taki dosyć otwarty i zespół ludzi, którzy z różnych stron, z różnymi specjalnościami się tym zajmuje. Są organizacje, które są ruchy, które podejmują tą kwestię, tą problematykę i czasami dobrze jest się rozejrzeć. Ja bym zachęcał zdecydowanie do czegoś takiego, żeby wyjść z takimi własnymi inicjatywami dotyczącymi rozpoznania własnego środowiska, czy jest to środowisko pracy, czy jest to środowisko lokalne, społeczne, i szukania i integrowania jak gdyby się ludzi, którzy będą chcieli wprowadzać zmianę w tym obszarze, które od nich zależy, bo to jest absolutnie kluczowe, żebyśmy przestali teoretyzować o tym, czym jest, jaka jest różnica między postwzrostem a dewzrostem i innymi takimi kwestiami, a zajęli się konkretnymi takimi sprawami dotyczącymi, czy na poziomie krajowym tych pewnych regulacji, czy wtedy, kiedy mówimy o, nie wiem, o opakowaniach, tak? O wprowadzaniu tak, że
sytuacji takiej, kiedy nie będzie, kiedy producenci troszkę przestaną walczyć tymi opakowaniami między sobą i tak dla pozyskania naszej uwagi, gdzie jeśli będzie ta walka, to ona nie będzie pochłaniała tyle tych zasobów powodujących to, że w tych opakowaniach jest więcej marketingu niż tego, co służy zawartości. Więc ja bym po prostu tak zachęcał do tego. Tak. Mogę podać przykład także Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie założyliśmy zespół klimatyczny i podzieliliśmy się na pięć grup roboczych i po prostu zabraliśmy się do roboty, stawiając takie kwestie, w jaki sposób ta instytucja może osiągnąć tą pewną, tak, między innymi także neutralność klimatyczną. Podejmują to miasta i trzeba się tak zorientować, na ile moje miasto jest na takiej ścieżce i na ile moje miasto, moja gmina tą problematykę podejmuje, na ile jest to obecne w takiej dyspucie publicznej. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Przypomnę jeszcze raz, strona postwzrost.pl. Tutaj Państwo znajdziecie szereg informacji, linków, odsyłaczy, które pozwolą po prostu pójść tym z Państwa, którzy się poczuli mocno zainteresowani tym tematem. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan doktor habilitowany Jacek Schindler z Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden z inicjatorów konferencji Pomiędzy wzrostem a katastrofą, operacjonalizacja i projektowanie rozwiązań. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam już za tydzień do kolejnego odcinka, do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!